Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mrtany Archolos. Moi drodzy, ostatni odcinek był odcinem gigantem, odcinkiem. Cóż, od razu bierzemy gońca Araxos i wracamy do Lorenzo, ponieważ mamy dla niego raport, można powiedzieć, pod gildię. Do Adelarda już iść nie muszę, do Garrosa nie muszę. Do Lorenzo musimy iść oddać mu właśnie raport. Nie wiem, co dalej nas czeka. Ogólnie, jeżeli chodzi o to, jak udało mi się z powrotem odzyskać swój ekwipunek, to po wyjściu z kopalni dostajemy tobołek, który mamy w ekwipunku, z całymi naszymi rzeczami. To tak, jakbyście nie wiedzieli. Chociaż za pierwszym razem chyba mi się zbagowało, ponieważ żadnego takiego tobołka nie widziałam. Natomiast, no, nie przejmujemy się tym. Lorenzo jest tutaj. Ej, ty! Mamy jeszcze jedną rzecz do obgadania, młody. Spodoba ci się to, co powiem. Obaj dowódcy naszych sił zbrojnych wyrazili zainteresowanie twoją osobą. Jeśli chcesz dołączyć do któregoś z oddziałów, to udaj się albo do Adelarda, albo do Garrosa. Tylko pamiętaj, że nie lubimy zamieszania w papierach. Jeśli raz podejmiesz decyzję, to już jej nie cofniesz. Powodzenia na, powiedzmy, nowej drodze życia. No kurde, okej, fajnie. Myślę, że dołączymy do Adelarda i jego chłopaków. Wracam z kopalni. Pewnie zauważyłeś, że delikatnie mówiąc, nie wszystko przebiega tam zgodnie z procedurami. Dochodzą mnie wieści, że nastroje stają się coraz bardziej napięte, a z każdym dniem widzę, jak trafia do nas coraz więcej skarg i pozwów. Obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, to może dojść do jakiegoś buntu, a to byłby świetny pretekst dla królewskich, by przejąć kopalnię. Znając ich aktualną politykę, połowę górników wysłaliby prosto do Górniczej Doliny. Mhm, to co mamy zrobić z tym faktem? Co mam zrobić? Chcę, żebyś za kilka dni ponownie udał się do kopalni. Dowiedz się, co tam się naprawdę dzieje i upewnij się, że praca będzie przebiegać jak dawniej. Jeśli górnicy rzeczywiście planują jakiś przewrót, to musisz rozbić ich grupę. Tylko nie zacznij ich tam mordować. Roderich patrzy nam na ręce. No dobrze. I to nie będzie podejrzane, jeśli nagle wrócę do kopalni. Większość górników regularnie odwiedza kopalnię. Poza tym sporo ludzi przeraziło się perspektywą zesłania do Górniczej Doliny. I mamy ostatnio wielu nowych pracowników. Nie martw się, nikt nie zwróci uwagi na twój powrót. Tylko pamiętaj, nikt nie może wiedzieć o twoim zadaniu. Nawet strażnicy i sam Igor. Mhm. Możesz mi coś powiedzieć o Igorze? Nie miałem okazji go poznać. Zawsze był człowiekiem odliczy. To właśnie z tego powodu został wybrany na zarządcę kopalni. Dostawy zawsze były na czas i dokładnie odliczone, ale ostatnio jest z tym dużo gorzej. Czy nie radzi sobie z zapanowaniem nad tymi wszystkimi górnikami? Tak czy inaczej, nie możemy sobie teraz pozwolić na straty w tak istotnej inwestycji jak kopalnia. Gdyby Igor sprawiał ci kłopoty lub nie chciał uwierzyć, że jesteś w kopalni z mojego polecenia, to pokaż mu tę pieczęć. Tylko pod żadnym pozorem nie może jej zobaczyć nikt inny. Mhm. Wyruszę do kopalni w ciągu najbliższych dni. Miej oczy i uszy szeroko otwarte. No dobrze, czyli dalej będziemy kontynuować zadanie kto jest kim. Dobra, myślę sobie teraz, do kogo dołączymy. Czy mój bohater podpowie mi odnośnie tego awansu? Chyba nie dostanę żadnej podpowiedzi. Bardzo szkoda, bo byśmy mogli się zastanowić, czy do Garrosa, czy do Adelarda. Ale wydaje mi się, że Adelard będzie lepszym rozwiązaniem dla wojownika, takiego jak ja. Szczególnie, że on uczy siły. Na pewno. Także chodźmy do Adelarda i dołączmy do najemników. Podobno chcesz mnie w swoim oddziale. A i owszem, całkiem nieźle się sprawujesz, a gildia nagradza dobrych pracowników. Mógłbym zrobić z ciebie naprawdę dobrego żarmierza. No to jesteśmy gotowi. Jestem gotowy dołączyć do twojego oddziału. Widać po tobie, że naprawdę zdolny z ciebie wojownik. Wpisuję cię na listę moich ludzi. Nie chcę słyszeć o sprzeciwie. Od teraz jestem dla ciebie najważniejszą osobą zaraz po Lorenzo. Bycie szermierzem Araxos to ogromna odpowiedzialność. O wiele większa niż bycie gońcem. Kary za zbrukanie imienia gildii są surowsze,
ale nagrody za skuteczne działanie wyższe, nie wspominając już o dostępie do sprzętu i trenerów pierwszej klasy. Nie zawiedź moich oczekiwań. Nie bój nic. Skuteczność to moje drugie imię. Cieszę się. Zgłoś się do Ingora po lepszy sprzęt. Jako szermierz musisz się dobrze prezentować. Mhm. Okej. Jest jakaś robota do wykonania? Adekwatna do twojego poziomu? Oczywiście. Trzeba uzupełnić zapasy w naszej kopalni, bo chłopaki praktycznie nie mają już co jeść. Wszystko, co potrzebne, już czeka w Silbach. Razem z paroma innymi ludźmi musisz przypilnować transportu przez tamtejszy złowieszczy las, gdzie podobno grasują straszne bestie. Mhm. Okej. Jak cenny jest towar? Jak cenny towar mamy chronić? Jeśli chodzi o jego wartość w złocie, to niezbyt cenny. Jeśli chodzi o wartość mentalną, to cenniejsze od modlitw do Adamosa. Żeby górnicy w kopalni dobrze pracowali, muszą być najedzeni. A żeby najemnicy dobrze ich pilnowali, to muszą się dobrze napić. Kto będzie przenosił towar? Nie bój się, nie wy. Zajmą się tym mieszkańcy Silbach. Rzuciliśmy im trochę grosza, więc przełamali strach przed dzikimi zwierzętami. Mhm. Kto z nas ma nadzorować akcję? Ty. Jesteś najwyższy stopniem ze wszystkich, którym to zleciłem. Ciekawe, jak sobie poradzisz z wydawaniem rozkazów. Reasumując, można powiedzieć, że szybkie wykonanie tego zadania jest potrzebne do stałego dopływu kruszcu, zapewniającego spory dochód. Rozumiesz, jak duża odpowiedzialność na tobie spoczywa? Pewnie, że tak. Biorę się do roboty. Nie przejdą. Nowe zadanie. Adelard, czy ty możesz mnie teraz nauczyć? Chcę potrenować. W takim razie... Tak, tylko że ty samej siły uczysz. Mnie na razie siła nie interesuje. Broń jednoręczna. Kto mnie uczył jednoręcznej broni? Zapomniałam. Czy nie Karamon przypadkiem? Albo Sander? Albo... Nie, na pewno nie Dokan. Może Karamon? Chcę po... Tak, no to się uczymy plus 5. Nieźle ci idzie. No i właśnie takim oto sposobem przeskoczyliśmy sobie próg punktowy. Więc mamy już teraz naprawdę umiejętności, o matko, wysokiej klasy. 74% w broni jednoręcznej. No i to jest to, o co chodziło. Mamy 8 punktów nauki. Ja bym chciała sprawdzić taką rzecz. Kto, a raczej czy w ogóle ktokolwiek jest w stanie już mnie uczyć na mistrzowskie, na przykład kowalstwa albo alchemii? Bo to będzie interesujące, żeby się tego dowiedzieć. Ingor, potrenujmy. Ty uczysz broni dwuręcznej. Masz miecz mistrzowski, ostrze sprawiedliwości, bardzo fajna broń, natomiast ja mam teraz chyba lepszą. Dobra. Masz jakieś eliksiry stałe, masz życia i kamiennej skóry, to nie chcę. Pas najemnika Araxos. No, bardzo fajny pasek, trzeba przyznać. Pas gońca Araxos. No my teraz już jesteśmy najemnikiem, więc tym paskiem można by się było zainteresować. Potrzebuję pancerza. Gratuluję awansu. Łap, to twój nowy ciuszek. Dziękuję bardzo. Pancerz szermierza Araxos. Dobra, sprawdźmy sobie jego statystyki. Czy wreszcie jest lepszy od mojej zbroi? Oj, zdecydowanie. No i to jest, moi drodzy, pancerz. Super, mamy nowy pancerz. Zajebiście. I teraz szybko chciałabym sprawdzić, czy ten pasek będzie mi coś dawał, jeżeli ja go teraz kupię. Ja aktualnie, jeżeli chodzi o paski, Boże Święty, co ja mam założone? Aktualnie nie mam żadnego paska, bo mi zdjęło przecież. Ale miałam pas siły plus 5. To co? Zapiszę się jeszcze raz, bo nie pamiętam, czy się zapisałam. Spróbujemy kupić ten pasek najemnika Araxos, bo my już chyba najemnikiem jesteśmy. Tak, najemnik Araxos. Ingor. Weź mi daj ten pasek. Pas najemnika Araxos. I teraz tak, nasze statystyki w broni jednoręcznej to jest 74% aktualnie i siły mamy 100. A jak sobie założę ten pasek, to mamy 77% i 104. No plus daje nam sporo
Jeszcze punkty trafień. Tak. Obrona przed wszystkim plus 5. Obuch, ostrza, dobra. Okej, okay. Wydaje mi się, że opłacalny był ten pasek mimo wszystko. Pasuje nam do zbroi. Siłę też dzięki niemu mamy. Dobra, to zostawiamy to w ten sposób. Chyba teraz mi zdjęło broń, czy mi się wydaje? Nie zdjęło mi broni. Dobra, czyli co my teraz mamy w sumie do zrobienia? Kto jest kim? Zielona latarnia, zakopane groby. Przepraszam, zakopane skarby. Mortis postanowił jeszcze rozejrzeć się trochę po okolicy. Mam spotkać się z nim za jakiś czas przy ujściu rzeki przepływającej przez Silbach do morza. To bardzo blisko miejsca, gdzie po raz pierwszy wylądowałem na tej wyspie. Oczywiście, wśród gęb, kilka gęb do obicia, wśród łotrów, krwawa waluta. Wiecie co, zajmijmy się tą krwawą walutą. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Bo wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę popchnąć fabularnie teraz do przodu. Jesteśmy teraz dużo lepiej przygotowani. Więc wypadałoby sobie teraz poekspić trochę na tych bagnach. Faktycznie przejść się tam i porobić coś fajnego. Będzie raczej fajnie. Podobno w 5 rozdziale można kupić zbroję Nordmarczyka, więc wtedy powinien ten mój pasek się przydać i zdjęło mi też runy. Więc musicie chwilę poczekać, aż sobie założę. Mamy światło w ogóle do oddania. 4 i telekinezę moją poproszę. Pod piątką. Mamy oczywiście 2 telekinezy. Ale na razie nie korzystamy. Można by było zadanie w Silbach zrobić, ale to jeszcze zaczekamy. Przystań łotrów. I co? Jesteśmy. Zwłoki Dinkiela oczywiście. Ja chyba powinnam sobie zasunąć rolety, bo trochę będę słabo tutaj widzieć na tych bagnach. No ale dobrze. Nareszcie możemy chodzić w gildyjnym pancerzu, bo jest naprawdę dobry. Jest wręcz, powiedziałabym, lepszy od takiego, wiecie, zwykłego pancerza. Dobra, skoro już umiemy widzieć węże morskie, to z błotnymi nie powinno być też problemów. Nie mam kuszy założonej. Jezu, ale ta muzyka tutaj jest piękna. To jest chyba mój ulubiony utwór, jeżeli chodzi o Kronikę Myrtany. Tam jest bagienny jaszczur. Więc myślę, że zaczniemy sobie od niego, tylko że on jest w takim miejscu, że będziemy się z nim ciężko trochę bić. Dobra, musimy sami do niego chyba podejść. Cześć, chodź. No. No, teraz to robimy siekę. Pięknie. Teraz to z wargami nie powinno być większych kłopotów. Kolejny bagienny jaszczur. Tutaj jest wąż błotny. Tutaj chyba był korzeń leczniczy gdzieś, widziałam. Czy mi się wydawało? Nie, to tylko bagienne ziele. Dobrze. Nie wiem, jak teraz z tymi niedźwiedziami na przykład sobie radzimy, tymi czarnymi. Można by było spróbować się z nimi zawalczyć. Mamy więcej siły niż wtedy. Mamy lepsze umiejętności. Panie wężu. Dobra, uderzył mnie. Zbroja nas wcale jakoś lepiej nie chroni, bo oczywiście... Tak, jest czarny niedźwiedź, bagienny jaszczur. Zbroja nas nie będzie aż tak dobrze chroniła. No bo jednak staty są bardzo podobne do tamtej poprzedniej. Tak naprawdę niewiele się to nam różni. O parę punktów. Ten niedźwiedź pewnie się mną zainteresuje się mną niestety. Możemy spróbować, bo widzę, że tutaj są jakieś zwłoki. Jak teraz z tym niedźwiedziem? Ała. Chyba mi jeszcze ani jeden kryt nie wszedł. Te. No. Ała, jakim prawem dostałam? Dobra, zabił mnie. Nie wiem jakim cudem, bo się cofałam. Oczywiście pan niedźwiedź jest do pokonania, ale nie wiem, czy mi się chce z nim tutaj bawić. On nie jest jakiś trudny. Jakbym się tak, wiecie, nie wbiła w ścianę i mielibyśmy full HP, to można z nim spróbować.
Dzisiejszy odcinek będzie eksploracyjny, jak widzicie. Na sam początek udało nam się otrzymać oczywiście awans. Będzie eksploracyjny, mam nadzieję, że krwawą walutę uda nam się jeszcze zrobić. Chociaż wiadomo, jak teraz wyszłam w bagno, to może być z tym kłopot trochę. No bo jednak tutaj ekspienie i te sprawy. Ale jestem ciekawa, co w tym kuferku można znaleźć. Niestety ten niedźwiedź jest w takim głupim miejscu. Potem sobie zapomnę tutaj przyjść. To zróbmy tak, napijmy się jakiejś mikstury. Takie dwie mniejsze niech będą. I dojedzmy sobie na przykład taką zupą z nietoperza. O, zupa z nietoperza daje plus 1 do siły. To bardzo pokrzepiające. Mamy teraz 105 siły. Naprawdę fajnie. Jestem zadowolona z tego. Mamy wyuczone na 60, czyli tak jak jest próg punktowy. Dobra, dalej się mną zainteresował. Dobra, pozwolimy mu tutaj oczywiście do siebie podejść. Dobra, jak będą mi wchodziły kryty, to powinno być nieźle. Dobra. Fajnie. Pięknie. 500 expa za takiego niedźwiedzia. Fajnie wiedzieć, że już jesteśmy w stanie czarne niedźwiadki bić. Powinność to jakaś broń. Złoto, skręty, kły, chleb oraz prażone owady. Sprawdźmy tą broń. Powinność. Broń pod siłę. Niestety słabsza od mojej. Prawo, nie, lewo, 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 prawo. A w kuferku złoty pierścień, eliksir, żołnierska pika oraz złoto. Dobra, fajnie. Czyli co, dzisiejszy odcinek z czyszczenia bagien. Bagienny jaszczur. No dobrze, w porządku. O nie, postać mi zaczęła iść. Póki nie wyjdziemy na brzeg, to nie przestanie. No wyjmij tę broń. No, chłopie. Chodź, bagienna jaszczurko. Ja tutaj nie byłam przed chwilą? Dziwne. Ała, dziabła mnie. Nie zdążyłam odejść. Ale mamy duży zasięg. To się ceni. Bagienny truteń? Jakim cudem? No. Trafię go? Trafiłam. Dobra, z trutnia są rzeczy. Okej, znowu widzę, że zepsułam. Jak to jest, że tutaj przed chwilą go nie było, a teraz nagle jest? Przecież kręciłam się tu przed momentem. Aktualnie wydaje się, że najbardziej niebezpiecznym miejscem są oczywiście ruiny Wardalu. Więc na razie tam na pewno nie będziemy szli. Podobno ruiny Wardalu to jest etap. To jest ogólnie, to są tereny na piąty rozdział około. Więc no na pewno nie są dla nas terenami. Dobra, bym nie chciała w tą wodę wejść chyba. Wolę, żeby on do mnie przyszedł. No. Dobra. Dawaj. Dobra. Oczywiście da się bez straty HP, bagienne ziele. Tu jest korzeń leczniczy. Dobra. To może i warto. Kurde, ta muzyka jest taka klimatyczna w tym miejscu, jest cudowna. Witam, pan bagienny truteń. No, powinnam cię z tej odległości trafić bez problemu. Pan truteń postanowił... Naprawdę nie trafiłam. Trochę bieda. Dobra, oczywiście poczekamy, aż do mnie przyjdzie, nie będę... W ogóle musicie przyznać, że to bagno południowe jest dosyć małe. Mm.
Dobra. Pięknie. Kolejny poziom. Dobra, tutaj już pusto. Tutaj tylko bagienne ziele. Gorzej, jak będzie mi potrzebne do jakiegoś zadania, a ja wiecie, nie zbieram, no bo... Zbieranie każdego bagiennego ziela to trochę żart. Tu jest jakiś bagienny wąż, bagienny krwiopijca. Te krwiopijce to jest oczywiście problem. Sami dobrze o tym wiemy, wszyscy. Jak my stoimy w ogóle teraz z czasem? Dobra, jesteśmy mniej więcej w połowie odcinka. Nawet jak się nam nie uda zrobić dzisiaj tego krwawego tego, to nic. Jaki dymycz wejdzie? Żaden jak mnie opluje. O kurna. A, bo wy jesteście dwie. Dobra, ważne, że nie plujecie na bliską odległość. Dobra. Czy my jesteśmy teraz w miejscu, gdzie się wychodzi z tego bagna? Ła, zapomniałam. Shit. O, witam. Pani Jaszczurko, bo ja mam inne trochę rzeczy na głowie, wiesz? Dobra, nie jest dobrze, ale tak, jesteśmy już blisko łodzi Janika. Pytanie, czy możemy do niego iść na przykład i mu powiedzieć co nieco? Pani Krwiopijco, gdzie pani jest? Tu jesteś. Dzięki Bogu, że one nie plują, jak jesteśmy blisko nich. Dzięki Bogu. Tam zostawiłam jeszcze węża błotnego, ale dobra, przejdźmy się na razie tędy. Tak jakbyśmy szli, że tak powiem, z powrotem w stronę plaży. Chociaż Janika tutaj oczywiście nie będzie już, bo spotykaliśmy go już chyba z parę razy tam w Ustroni. Bo oczywiście przecież już raz poszliśmy na Ustroń żeglarza i właśnie jego można tam znaleźć z powrotem. Tutaj też niczego raczej już nie było. Tutaj był ten gościu, co spadł oczywiście z drzewa. Dobrze. Nie pamiętam, czy ja... Tak, ja szłam tędy. I tutaj chyba idziemy w stronę tej całej jaskini. Odnośnie krwawej waluty. O Jezus. Kolejne bagienne krwiopijce. No tutaj jest ta jaskinia. Tak na 1000%. No bo jaka by inna niby? Albo nie? Tutaj wyeksploatowaliśmy? Nie? Co ja kilofa nie miałam, że ja tego nie łupałam? Czy o co chodzi? Przecież byliśmy tu. Chyba, że ja nie zauważyłam tego złoża w ogóle, bo tak też chyba mogło być. Wypijmy taką większą i chodźmy dalej. Tutaj była jeszcze druga jaskinia gdzieś. Tak mi się wydawało, że to będzie prędzej ta, no ale skoro tutaj nikogo nie ma, no to nie. To łaski bez. Dobra, przejdziemy się w tę stronę. Tutaj widziałam dużo węży błotnych chyba. Dlatego wcześniej nie chciałam tutaj leść. Tak, jest wąż błotny pierwszy. No. Cześć. Super. Nawet nie zdążył się zakrztusić na mnie. Bagienny krwiopijca, bagienny krwiopijca. Do tych krwiopijcy, jak sami wiecie, dobrze jest podbiegać, bo one wtedy przestają pluć, jak jesteśmy blisko nich. No, z łuku nic to nam nie da za bardzo, tylko że tam jest też wąż błotny. Chyba, że sobie wywabię tego węża tutaj na przykład bokiem. No chodź. No dawaj, mordo. No ej, odsunęłam się. Ale się dałam. Dobra, odsuniemy się trochę.
trudno. Dałam się trochę dziabnąć, ale to nic. Nie, wiecie co, nie dołujmy się. Krwiopijce są gorsze. Jest jedna? Jedna. Nie, są trzy! O cholera. Niedobrze. Przepraszam. Okej, ona tam za mną plują. Nie obraziłabym się, gdyby któraś tu przyszła. Ja jeszcze bardziej bym się nie obraziła, jakbym miała większe obrażenia z kuszy. Nie trafię. Ty, trafiłam jedną. Ona tutaj do mnie podleci, nie za bardzo. No dobra. To może przejdziemy... Chciałam powiedzieć tędy. Trochę się zgubiłam na tych bagnach. Wydawało mi się, że łatwo trafimy, a tutaj gówno, prawda. Dobra, mam nadzieję, że ta akurat jest jedna faktycznie. Zauważyła mnie, nie? Tak. Dobra, widzę, że nie jest jedna. Pytanie, czy jestem w stanie je trafić z tej odległości. Ona mnie też jest w stanie trafić. Nie jest dobrze. Panienki, ja zapraszam do siebie. Dobra, zapiszemy się. Bo jestem w stanie chyba też tą dziabnąć. Co prawda mnie pewnie zraz opluje na przykład. No dokładnie, to jest nie do uniknięcia akurat. Ale z nich jest sporo fajnych towarów. Dobra, dwójeczka. Kolejne gdzieś coś jest, coś gdzieś, halo? Tu jest jakaś jaskinia. Ochroniarz. Chyba trafiliśmy, wiecie? Co prawda nie mam full HP, ale mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie. No, bagna są dosyć niebezpieczne, to trzeba przyznać. Te krwiopijce są najgorsze. Cześć, jest... Moneta. Szef jest w środku, czeka na ciebie. Okej, okay, krwawa waluta. No dobrze. Pełno ochroniarzy. Jestem Marvin. Przysyła mnie Cortez. Mam przekazać zapłatę za ostatnią partię towaru. To ty jesteś Antonio? Nie. Na mnie wołają szmugler. Ale nie mielmy ozorami po próżnicy. Przejdźmy do konkretów. Podobno do tej pory zawsze przysyłali Antonio. Ależ stary Antonio jest tutaj z nami. Nie widzisz? Siedzi na krześle, tam, trochę dalej. Po prostu jest dziś delikatnie niedysponowany. Prawda, Antonio? Urwi się. Co tam mruczysz? Nieważne. Mówiłem, nie jest z nim dziś zbyt dobrze. Wypił wczoraj za dużo. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć powrotu do zdrowia. Co? Oto pieniądze. Mądry, konkretny, a teraz uciek. Ej, nie, ja nie... Czekaj, ja się wczytuję, nie chciałam. Myślałam, że będę miała to pytanie. Szmugler? Nie no, nie przekażamy mu kasy, gorzej mnie zaatakuje cały obóz. Ale nie, nie ma opcji. Nie wiem, gdzie się zapisałam. Ale nie możemy mu dać kasy. Nie ma takiej opcji, mieliśmy ją przekazać bezpośrednio, Antonio. Także... Dobra, na szczęście się zapisałam przed. No, dawaj chłopie. O nie, gra mi się zbugowała. Moment.
Okej, wszedł mi Marvin. Chyba się udało. Nie, nie udało się. Chyba. Moment. Tak, to ja. Nie, moi drodzy, muszę zrestartować grę albo się jeszcze raz wczytać. Tylko jeżeli chce się wczytać, to oczywiście musimy wyłączyć Marvina. Spróbujemy jeszcze raz. Ostatnio zauważyłam, że właśnie w kronikach pojawia mi się taki błąd, na przykład, że jak wczytam grę, na przykład, to później znikają wszystkie podświetlenia u postaci, nie mogę nic klikać, nie mogę nic robić. No to jest jakiś błąd ewidentny. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, ponieważ jeżeli tak, to muszę po prostu wyłączyć grę i załączyć ją na nowo. Wolałabym tego uniknąć, ale spróbujemy jeszcze raz zagadać. Jeżeli się nie uda, no to muszę zrestartować grę. Cześć, jest Moneta. Na szczęście się udało. Szef jest... Dobra, wiemy, że szef jest w środku. Zrobimy sobie F5 tym razem i spróbujmy coś załatwić. No, nie wiem, jak to wychodzi. Jestem Mato. To wiemy. Podobno. Prawda, Anton? Ta. Cortez wyraźnie powiedział, że mam przekazać pieniądze bezpośrednio Antonio. Słyszeliście? Coś się paniczykowi nie podoba. Słuchaj, młody. To nie targowisko. Tutaj załatwiamy sprawy szybko i po cichu. Wino i cała reszta dotarły. Wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba nie chcesz, żeby cała przystań straciła dostawy z twojego powodu. Jeśli masz wątpliwości przez Antonia, to niepotrzebnie. Wynają nas do ochrony. Wiesz, ostatnio w okolicy zrobiło się jeszcze bardziej niebezpiecznie niż dawniej. Myślę, że z tego powodu wszyscy dziś zasłużyliśmy na kilka złotych monet zarobku. Więc dawaj kasę i zmywajmy się z tej wylęgarni komarów. Hej, Antonio, możesz to potwierdzić? Hejże, paniczu, ze mną rozmawiasz, nie z nim. Daję ci ostatnią szansę. Płacisz i pozwolimy ci... Albo? Zaraz się przekonasz. Rozerwę cię. Nie jest dobrze. O Jezus, ja nie mam full HP w ogóle. Teraz cię załatwię. Ała, faken. Nie no, musimy uciec po prostu, wydaje mi się. Nie jest dobrze, no ale nie powinniśmy. Stój, śmieciu. Dobra, wracamy do przystani na szybko. Mam nadzieję, że nie zepsułam. Natomiast no, mieliśmy jakąś umowę, tak? A co mi powie mój dziennik? Krwawa waluta. Ten bydlak próbował mnie zabić, to chyba jednak nie są ludzie z winnicy. Obawiam się też, że zabili Antonio. Lepiej powiem o tym Cortezowi. Dokładnie, Marvin, dokładnie. Tylko ja się teraz zgubiłam na naszych kochanych bagnach. Musimy iść jakoś tędy, nie? Chyba dobrze idę, nie wiem. To powinien być ten wodospad, natomiast ja na razie żadnego wodospadu nie widzę. I tu jest jakaś... A dobra, okej. Okay. Miałam powiedzieć, że jest kolejna jaskinia, ale tym razem naprawdę dobrze idziemy. Idziemy do Corteza. Dobrze, że nie oddaliśmy im pieniędzy, no. Co z tego, że się wszystko zgadza, skoro Antonio prawdopodobnie nie żyje. No. Duch. Nie no, idziemy od razu do Antonio. Boże, do Corteza. Antonio to już chyba nie żyje. Niestety. Tiago. Ciekawi mnie, gdzie jest w ogóle ta Luna. Przepraszam, nie. Lena miała na imię ta dziewczyna. Ciekawe, czy teraz pracuje u Oscara w knajpie, czy po prostu się tutaj gdzieś kręci. Cholera wie. Na razie jej nie widziałam nigdzie.
Cortez, mamy problem. Mam dla ciebie potwierdzenie zapłaty, ale... Ale co? Gadaj! Wygląda na to, że Antonio nie do końca jest teraz odpowiedzialny za całą transakcję. Do interesu wtrącił się niejaki szmugler. Chyba nie spodobało mu się to, że zadałem kilka pytań odnośnie jego i Antonio. Wysłał za mną jednego ze swoich ludzi. On i jego zgraja rzucili się na mnie. Więc jakim cudem tu stoisz? Byłem od nich szybszy i w ostatniej chwili udało mi się uciec. Cholera, podejrzewałem, że coś jest nie tak. Weź ze sobą Simona i Rodrigo. Macie natychmiast udać się do tej jaskini i pozbyć się ich wszystkich. Jeśli z tego mieszka nie wróci do mnie choćby jedna złota moneta, to przetoczę wasze łby po całej przystani. Okej, krwawa waluta. No tak jak sądziłam, nie będzie to zbyt proste i nie, oczywiście nie było. Dobra. Boże święty, Rodrigo i Simona miałam wziąć, a se poszłam. Panowie, idziemy na akcję. Aha, do Simona muszę, dobra. Rusz się, Cortez zlecił nam zadanie. Co tym razem? Ktoś próbuje kantować kapitana na dostawach prowiantu dla przystani. Macie pójść ze mną do jaskini i się ich pozbyć. A już myślałem, że to będzie nudny dzień. Dobra, młody, spotkamy się przed jaskinią. Tylko nie zbliżaj się do niej bez nas. Okej, to wiecie co? Mi się wydaje, że dobrze będzie się przekimać w takim razie do rana. Żeby oni zdążyli sobie na miejsce dojść. My też zregenerujemy sobie wtedy siły życiowe. Miał być krótszy odcinek i znowu chyba nie będzie. Chociaż, wiecie co? Może sobie zakończymy w tym miejscu. Spotkamy się już pod jaskinią w kolejnym odcinku i spróbujemy zrobić jakąś tam rozpierduchę. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Mam nadzieję, że wam się podobało. Cóż, przed nami w kolejnym odcinku kolejne zadania, kolejne sprawy do rozwiązania. Miejmy nadzieję, że pójdzie jak z płatka. Trzymajcie się i cześć!